jeżeli macie jakieś pytania, to ja chętnie zawsze odpowiem na każde pytanie, może nie od razu, ale też jak ten, to chciałbym, już buduję wypowiedź, bo też nie chcę tak, wiecie, bo tak skaczę z tematu na temat, bo tutaj, no, odpowiem na wszystko, ale też po kolei. Nie? Tak już teraz będę kontynuował, więc chcę, żeby troszeczkę zrozumieć nawet to, jak wyglądają dzisiaj, trzeba cofnąć się troszeczkę przeszłość, tak? Pamiętajcie, to jest kilka tysięcy lat historii. Mówię kilka, bo też nie chcę powiedzieć konkretnej liczby, bo Chińczycy uważają, że ich państwo, ich kultura ma 5000 lat historii. Współcześni historycy, no, nie do końca wszystko znajduje, znaczy, nie mówię, ludzie żyją na tych terenach dużo dłużej, tylko chodzi o to, kiedy możemy mówić o jakimkolwiek zorganizowanej życiu politycznym, o jakimkolwiek państwie, nie mówią jeszcze państwie chińskim, tak, właśnie, tylko jakimkolwiek, wiecie, państwowości, tak? I oni mają tego swojego żółtego cesarza, gdzie to teraz niż ja, którą datują na 3000 lat przed naszą erą, czyli na 5000 lat temu. Nie do końca jeszcze z tamtego czasu jest, to ma potwierdzenie w źródłach historycznych, i archeologicznych, ale kolejne badania cały czas jakby przyznają coraz więcej racji Chińczykom, jakby zauważają obecność, bo jeszcze niedawno uważano, że udokumentowanej historii mają tak 3,5 tysiąca lat, czyli tak 1500 lat przed naszą erą, a teraz już jeszcze dalej, prawda, się cofa. Także jest to w każdym razie kilka tysięcy lat historii, z czego przynajmniej 2000 Chiny są krajem działającym w oparciu o doktrynę konfucjańską. To znaczy, wiecie, Konfucjusz wielkim filozofem był, to nie budzi wątpliwości, żył w VI wieku, nie, w VI-V wieku przed naszą erą i no, nie sposób przeceniać jego pomysłów filozofii, z tym, że takich filozofów jak wtedy było, jak on było akurat sporo, to był taki czas, że tych filozofów i szkół filozoficznych było dużo. Konfucjanizm, który staje się doktryną polityczną, nie jest do końca, słuchajcie, tym, co myślał sam Konfucjusz, bo Konfucjusz by się troszeczkę przeraził, no ale pewne idee Konfucjusza zostały zaczerpnięte, do tego idee kilku następnych Mencjusza i następnych mistrzów konfucjańskich, plus, słuchajcie, tak naprawdę mamy też tam elementy innych filozofii, które już gdzieś tam zaginęły jakby tej wichrach ziemi, tak? W każdym razie, słuchajcie, od trzeciego roku przed naszą erą konfucjanizm staje się doktryną polityczno-społeczną. I konfucjanizm będzie w dużej mierze obejmował wiele dziedzin naszego życia, czyli kwestie zarządzania krajem, tak? Ale też kwestie, wiecie, wychowywania potomstwa, kwestie organizacji.